Hej, hej! Witam was bardzo, bardzo serdecznie w audycji radiowej World of Warcraft. Sprawdzę sobie, czy... trochę ciemno, co? Ale może da się tak żyć. Czekajcie, spróbuję monitorem oświetlić trochę. Tak i tak. Muszę oszczędzać prąd. Bo... Z kilku powodów. Przede wszystkim u mnie jest teraz 11 sierpnia i jest strasznie gorąco. To jest ten okres... To prawie jak audycja historyczna. Jezu, muszę tam zjechać na dół. To jest ten czas w Polsce, kiedy było straszliwie, straszliwie gorąco. Zakładam, że dla was to już jest tylko niespecjalnie dobre wspomnienie. Ale po pierwsze, okazało się, że zużycie prądu jest tak duże w mieście, bo wszyscy klimatyzacją dają, że jest prośba do obywateli, żeby trochę mniej tego prądu zużywali. Ale to chyba wam już opowiadałem ostatnio. Więc w związku z tym ja też się jakby wpisuję w ten... Czekajcie, zróbmy sobie tak, żeby nie było za głośno, to ja sobie odpalam takie coś i tutaj, no właśnie, to się powinno wyciszyć, jak ja będę mówił, gdybym miał mówić za cicho w porównaniu do muzyki. Dobra, słuchajcie, ja tu muszę sobie zrobić jakiegoś questa, ale wyłączam światło, bo u mnie też klimatyzator gdzieś tam dmucha. A wyłączam światło też dlatego, że ono grzeje po prostu. Już każde urządzenie, które grzeje, to jest po prostu tragedia. Moja żona, która zawsze siedzi u siebie przy komputerze w domu, ma gdzieś włączony telewizor obok. I ten telewizor też musiała wyłączyć, bo on po prostu się nagrzewał i zwiększał temperaturę. A ja mam, moi drodzy, fantastyczną temperaturę w mieszkaniu. 28 stopni. To jest chłód. To jest najprawdziwszy chłód, ponieważ na zewnątrz jest 37 stopni. Tak mój samochód dzisiaj pokazywał. Dobra, no. Co ja tu muszę? Ja tu muszę złapać bestię. To cleft hoof or wolf. Czyli takiego wilka muszę złapać. Jak mam złapać wilka, jaki ktoś tutaj powyżynał tych wilków? Jakiś troll haniebny. No dobra, spróbujemy. Problem polega tylko na tym, że ja gram Hunterem, a Hunter ma to do siebie, że ta jego bestia po prostu zabija wszystko, jak leci. Wystrzelał mi wszystkie wilki, no. Łajdak, podlec, nie do wiary. O tyle plus taki, że skóry sobie trochę pozdzieram, ale to są takie skrapy to właściwie. Moja żona zazwyczaj ma telewizor włączony obok i... swojego komputera i sobie tam ogląda. Żeśmy o tym gadali, to jest tak naprawdę ta potrzeba obecności. Że bardzo często ludzie włączają telewizor nie oglądając tego, co się tam dzieje, po to właśnie, żeby sobie taką zaspokoić taką potrzebę przebywania w towarzystwie. To jest nasza naturalna potrzeba. Ludzie lubią przebywać w towarzystwie, mimo tego, że oddajemy się tak bardzo mocno tym wszystkim elektronicznym rozrywkom w postaci klikania na telefonie, nawet jak jesteśmy gdzieś w restauracji. Gdzieś tam ostatnio pokazywał ktoś zdjęcie w restauracji, na ścianie był taki napis: tu nie ma Wi-Fi, gadajcie ze sobą. Dobra, no spróbujmy tego. No, to trzeba by łapkę zostawić, okej. Okay. Chyba. Nie bij go, nie bij go. Fuck. No dobra, nie zadziałało trochę. Tutaj jest pułapka dla ciebie. Muszę być tyłem do niego odwrócony. Tu, biegaj. Come on! On musi być trochę ranny. To jest jakiś alfa, coś. No. Jest! Jest, udało się. Okej, dałem sobie radę. Jezus Maria, jakie to jest straszne. I co teraz? To mam nadzieję, że nie będą się tak na te zwierzęta, bo... Okej. Ale to się nic nie stało, prawda? Nie zaliczyło mi tego, bo to jest tylko place... Work order. Może to się zmieniło. Dobra, pojedziemy tam na górę. Już gdzieś to kiedyś próbowałem zrobić w przeszłości i jakoś mi zupełnie się nie powiodło. Ale, właśnie, więc ludzie siedzą często
Często można sobie zadawać pytanie, jak to jest, że ludzie idą do restauracji i zamiast gadać ze sobą, to po prostu siedzą i klikają w telefony, a mimo to dobrze się czują w swoim towarzystwie. To jest właśnie dokładnie ten sam mechanizm, z którym mamy do czynienia w przypadku osoby, która siedzi przy komputerze i ma włączony telewizor. To znaczy, ta bardzo ważna ludzka potrzeba, potrzeba obecności drugiego człowieka jest zaspokojona, a potem zajmujemy się kolejnymi rzeczami w postaci przykład klikania, bo nas to akurat w danym momencie interesuje. Okej. Dobra, chyba żeśmy zrobili tego kościorka, tak? Go forth to victory. Be safe. Okej. I teraz. Dobrze, to sobie porobimy sobie te kościorki. Ten dokąd mnie. Tu mi każą, no to się przelecę kawałek. Okej. Polecę dalej. Jakby ta potrzeba obecności to jest cholernie ważne. Ja obserwuję to i u mojej żony, i u moich znajomych, którzy gdzieś tam albo siedzą przy telewizorze, albo siedzą w towarzystwie, ale robią zupełnie swoje niezależne sprawy. I mój syn też. Mój syn, młody człowiek, który nie stroni od różnych komputerowych urządzeń. Ja mu też tego nie bronię, byłaby to hipokryzja z mojej strony, to po pierwsze. Po drugie, nic złego się nie dzieje, bo cała młodzież jakby... Zaraz, co ja tu mam? To jakiś jest fajny budynek z czymś takim fajnym na górze. Będę musiał to sprawdzić. Jakby wszyscy jego rówieśnicy uczestniczą w tych komputerowych zabawach, więc jakby odcinanie go na siłę od tego powodowałoby to, że on jest wyalienowany. A tego nie chcemy robić, no bez sensu, nie? Więc jego rówieśnicy siedzą przy tych tabletach, on też siedzi przy tym tablecie i przynajmniej ma o czym z nimi gadać. Tak. Więc wbrew pozorom wcale nie jesteśmy aż tak bardzo jakoś odcięci od towarzystwa. Zaspokojemy potrzeby towarzystwa w inny zupełnie sposób. Wolimy ze sobą gadać ostatnimi czasy, chyba za blisko przyleciałem. Wolimy ze sobą gadać ostatnimi czasy za pośrednictwem urządzeń różnych. O, tu się wybierzemy. Niż tak, o. Ale mój Boże, taki etap, taki proces. Ja nie sądzę, żeby to miało zmierzać do upadku ludzkiej rasy. Bo nagle przestaliśmy ze sobą rozmawiać, a komunikujemy się w inny sposób. No, nadal mamy znajomych. I proszę, jak bardzo sprytnie udało mi się wbić na temat, który chciałem sobie dzisiaj z wami obgadać. Bo to jest temat właśnie o znajomych i o tym, jak dobieramy znajomych. Tak sobie. To też gdzieś tam ktoś napisał mi to kiedyś na Facebooku i tak myślę nad tym i zastanawiam się, czy nie ma dużo racji. I zaraz przejdę do rzeczy. Otóż, czy możecie powiedzieć na przykład, że w waszym towarzystwie znajdują się ludzie, którzy mają skrajnie odmienne poglądy niż wy? Na tyle skrajnie odmienne, że nie jesteście w stanie się z nimi komunikować, bo was po prostu irytują. Bo ja nie mogę powiedzieć, by w moim towarzystwie nawet jedna osoba się znajdowała, która mnie drażni. Nie mogę. Wiecie czemu? Bo takie osoby, które są inne, które są nie w negatywnym sensie, ale które nie pasują do mnie poglądami, gdzieś tam wyeliminowałem ze swojego towarzystwa. One też zresztą mojego towarzystwa wcale nie potrzebowały. Okej, jedziemy chyba w tamtą stronę. Co ja mam złapać tym razem? River Beast. Albo jakiegoś tam boar, czyli dzika. Okej. Musimy pojechać trochę dalej. Nawet zrobimy sobie kamuflaż. O tak, właśnie tak. W jaki sposób wygląda ta eliminacja? To znaczy, na Facebooku, jeżeli dostajemy jakieś informacje od jakichś tam ludzi, którzy pisują, to ci ludzie, którzy pisują rzeczy, jakie nam się podobają, to ich akceptujemy. Natomiast ci ludzie, którzy piszą rzeczy, które nam nie pasują, blokujemy ich. To znaczy, nie dostajemy od nich więcej informacji, bo nam to nie jest w smak. I w zasadzie w ten sposób tworzymy sobie bardzo przyjemne środowisko wokół. Dostajemy informacje od ludzi, którzy mają podobne poglądy co my i generalnie możemy się tymi poglądami wymieniać i jest fajowo. To takie, jakby tworzymy sobie swoje sanktuarium. Ja bardzo często mam... Czekajcie... Ja tutaj zastanawiam się, czy tego mógłbym złapać. Wyłączymy na chwilę peta. Kotek, chodź tutaj. Chodź.
O, jest, jest. Dobra, to trudne jest zadanie. Wszystko wydaje się być okej, nie? Jest, jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Raz, że my innym nie zatruwamy życia naszymi poglądami. Dwa, że inni nie zawracają głowy nam. Ale niestety efekt jest taki, że... Wiesz, zanim przejdę do rzeczy, to jeszcze wam powiem. Na przykład gdzieś by to dotyczyło poglądów politycznych. Okej. Zrobimy tutaj coś takiego i potem wrócę do tego tematu, bo on jest ciekawy. Znalazłem skarb jakiś fajny. Tu jest jakaś bestia, ale chyba pod ziemią. Sobie zaraz spróbujemy ją znaleźć. O, tu jest dziura. Więc... jakie są zagrożenia? Znaczy, na czym polega problem związany z tym? Problem polega na tym, że jeżeli wokół siebie mamy ludzi tylko takich, którzy mają podobne poglądy jak my, to przestajemy się uczyć w pewnym momencie, ponieważ najlepiej się uczyć od ludzi, którzy mają odmienne poglądy. Znaczy, patrzymy na świat z innego punktu widzenia, to jest bardzo ważne. A teraz, korzystając głównie z mediów społecznościowych do komunikacji, i to po raz kolejny, nie jest to krytyka mediów społecznościowych, ale pojawia się takie zagrożenie, że nie dostajemy w ogóle żadnych poglądów, które nam nie są w smak, które nam nie pasują, w związku z tym nie możemy się ich nauczyć. Ale zastanawiam się, czy to jest teraz tak, czy po prostu zawsze tak było, żeśmy unikali ludzi, którzy nam nie pasowali, ale faktycznie pojawia się to zagrożenie, że przestajemy się spotykać z poglądami, które są inne niż nasze własne. Jest jakby powód, dla którego ja bardzo, bardzo nie lubię, znaczy tyle nie lubię, bo to może za mocne słowo, ale unikałem subkultur wszelakich, ponieważ ludzie zamknięci w subkulturach, w jakichś organizacjach, przeżywają sprawy w bardzo podobny sposób, myślą bardzo podobnie, więc zawężają swoje horyzonty. I tak sobie zastanawiam się, czy nie byłoby rozsądniej, gdybym zamiast usuwać tych ludzi, którzy mi nie pasują z Facebooka, z premedytacją ich zostawiał sobie. No, ale po co mam się męczyć, nie? Ludzie są tak strasznie zacietrzewieni politycznie, że szkoda sobie krzywdę robić. No gdzie ty jesteś? Gelgor the Blue Flame. Gdzieś tutaj się na pewno kręci, ale znaleźć wejście do niego to... nie będzie prosta sprawa. Tu są jakieś gigantyczne stwory. No przebiegnijmy się jakoś tak cicho, strasznie. W tej mapie czyżby muzykę wyłączył? Powinna ładnie grać. O. Już się elegancko włączyła. Więc jakby... w teorii przynajmniej nie należałoby się zamykać na... A dobra, wróćmy tam. Nie należałoby się zamykać na cudze poglądy, a bardzo, bardzo często ulegamy temu. Wiecie, no, nawet jakby kiedy jeszcze nie było internetów, kiedy ja byłem młodym człowiekiem, no to też spędzałem czas w towarzystwie ludzi, którzy mi pasowali, nie? A jak dobieramy ludzi, żeby nam pasowali? No na podstawie tego, że myślą podobnie jak my. Zresztą o ludziach, którzy myślą podobnie jak my, mówi się, o ten to jest mądry, ten to powiedział fajną rzecz. Ten to ma rację, ten to dobrze myśli. Tak w ten sam sposób akceptujemy polityków. A politycy to jest strasznie cwana hałastra, którzy nam mówią dokładnie to, co chcemy usłyszeć. Co tutaj się dzieje? Co ja tutaj mam do zrobienia? Place a work order. A dlaczego w tym miejscu akurat? Myślę, że tutaj będzie potrzebny ten work order. Ops. Okej, elegancko. Co teraz mi się pojawił za quest? Czy ja mogę, bo tu zdaje się, że muszę... że muszę zrobić kilka takich zadań, tak żeby móc... O, tutaj coś jest. A nie, to już są jakieś inne rzeczy. Dobra, to sobie wracamy do nagrań. Ostatnio tam z żywiołakami żeśmy się zadawali, było całkiem fajnie. Okej. Okay. Też śmiałem jakąś myśl, którą chciałem opuścić dalej, ale chyba mi zniknęła. No dobra, to mniejsza z tym. Ale czujecie, jakby... jak sami zostawiamy na siebie pułapkę. Na
przykład, kiedy spotykamy się z poglądami jakimiś, które nam nie pasują, to funkcjonujemy w takim przeświadczeniu, że zaraz. Przecież ja w ogóle nie mam w bezpośrednim otoczeniu ludzi, którzy myślą w ten sposób. Na przykład, załóżmy, że ja sympatyzuję z jakąś partią polityczną. Ale to za dużo powiedziane, bo ja z żadną nie sympatyzuję, tylko z niektórymi mniej, a z niektórymi więcej. Już żeby tak was nakierować trochę, chociaż nikomu to do szczęścia nie jest potrzebne, to powiem, że na przykład dla mnie polityk, który afiszuje się ze swoimi poglądami religijnymi, jest skreślony. Bo ja osobiście, to jest moja opinia, nie każdy musi się z nią zgadzać i absolutnie ma prawo mieć inną, ale dla mnie poglądy religijne są rzeczą bardzo intymną i raczej nie należy o tym opowiadać. Znaczy, kwestia wiary, takiej jakiejś takiej duchowości, to nie jest coś, czym należy się dzielić, zwłaszcza w ramach jakiejś debaty publicznej, debaty politycznej. Nie? Ja nie mówię, że nie należy żyć, bo to jest często tak mówią ludzie, że jak to, przecież mam poglądy, to muszę bronić swoich racji i tak dalej. Ja nikomu nie zabraniam żyć w ramach swoich poglądów, w ramach swojej religii. Natomiast mi nie pasuje to, jak się wykorzystuje religię do tego, by punktów nabić, by sobie punkty ponabijać u różnych ludzi, dla których akurat to jest ważne. Nie? To jest tani populizm i to dyskwalifikuje mnie w moim odbiorze politykę. Okej. Okay. Ja widzę, jak ktoś kampanię wyborczą urządza w kościele, to mnie licho bierze. Zresztą, jeśli mam być szczery, to nie jest jakiś tam... To czy byłby to muzułmanin, czy byłby to Żyd, czy to jest katolik, to nie o to chodzi. Więc tak, ale... O czym o tym mówi? Bo to cały czas... cały czas o tych poglądach, że nagle odkrywamy, że w naszym bezpośrednim otoczeniu w ogóle nie ma ludzi, którzy zgadzaliby się z tymi poglądami, które nam nie pasują. Gdzieś tam, nie? I człowiek sobie zadaje pytanie, gdzie są w ogóle ci ludzie? Nie? Ja na przykład tak było z obrońcami krzyża, którzy pewnie mają swoje racje, nie? Mają swoje poglądy, mają do nich pełne prawo. Natomiast ja w ogóle w życiu takiego człowieka, który by takie poglądy okazywał w ten sposób, to ja w życiu nie spotkałem. Ale to pewnie dlatego, że ostrożnie przez całe życie takie fanatyczne zachowania religijne eliminowałem ze swojego otoczenia, unikałem ich po prostu. Więc siłą rzeczy nie poznałem ludzi, którzy by takie poglądy mieli. To nie znaczy, że ich nie ma na świecie. A często postrzegamy świat jakby tak w sposób ograniczony na bazie naszych przeżyć i nam się wydaje, że nasze przeżycia to zamykają cały jakby światopogląd, jaki człowiek powinien mieć. A to niestety... Niestety jesteśmy ograniczeni, bo nie sposób przeżyć wszystkiego, nie sposób poznać wszystkich światopoglądów, nie sposób poznać wszystkich ludzi, więc trzeba mieć dystans. A możemy tam komuś, nie? No proszę, to też Hunter. A co on tak sobie... dostałem coś, zobaczcie. Dostałem. Coś na plecki. A co to jest? Ale to jest takie... Wow! Zobaczcie. Niebieskie, a lepsze niż to, co mam. Jak to ładnie. To każdy questik... To mi się strasznie podoba w tym Warlords of Draenor, że tutaj bardzo dużo jest fantastycznych nagród. I nawet ja sobie chodzę po takich terenach, które są na niższy level niż ja mam osobiście. Ale mimo to bawię się bardzo dobrze. Coś mi mówi, że pojechałem trochę niewłaściwą stronę. Bo gdzieś tam na górze mam Ember Blossom do zrobienia. No ale to tu. Nie wiem, czy... O, sobie odkryjemy Flight Path. A tutaj też znowu coś jest do zabicia, to może to zabijmy. W pierwszej kolejności. Okej, tu jest jakiś... O, paskudny wielki byczek. O kurde, ale to wielkie jest stworzenie. Jezus, on tutaj ma miliony życia. Ja bym go był w stanie zabić, ale to mi tam zajmie trochę. Ale dobra, widzę, że tutaj mam towarzystwo. A będziemy sobie do niego spokojnie strzelać. Nawet nie muszę leczyć za bardzo. Jest taki stworek, który ma strasznie dużo życia, ale ma bardzo mało obrażeń zadaje.
Jest taki facet, który się zajmuje, w ogóle dużo osób ostatnio, znaczy dużo, parę osób z YouTube'a zajmuje się szkoleniem takim osobistym, wiecie o tym, nie? Jest Mateusz Grzesiak i jest ten, Łukasz Jakubiak, nie? Ja generalnie nie jestem wielkim fanem tego typu szkoleń. Uważam, że to jest trochę szarlataneria, nie? Znaczy, taką wewnętrzną wiarę, to mi się kojarzy z takimi takimi religijnymi, amerykańskimi spotkaniami, gdzie tam Jezus cię dotknął i ręka na czoło, człowiek się przewraca w ogóle pod wpływem tych wszystkich emocji, może go nawet Jezus dotknął i to wiadomo, nikt nie lubi być dotykany, tak? A może lubi. To tak myślę sobie, że to jest trochę naiwne, taka potrzeba, że ktoś inny nas napędzi tą siłą, ale z drugiej strony, no to licha ciężkiego. Jeżeli ktoś czerpie z tego radość i to przynosi pozytywny efekt, nawet taki w sensie takim, że ktoś wierzy, że to mu w czymś pomoże, to już jest jakiś plus, nie? Jeżeli są ludzie, którzy chcą z tego korzystać, są gotowi tam zapłacić za to, bo czemu nie, to spoko. No, ważne, żeby ludzie byli szczęśliwi, nie? Więc w żadnym razie nie krytykuję tego typu działalności. Natomiast czytuję ostatnio sobie, dodałem do obserwowanych Mateusza Grzesiaka i jego Facebooka i facet pisze bardzo fajne rzeczy, nie? Znaczy pisze straszliwie dużo i to tak jak ja mówię, że ktoś pisze dużo, to znaczy to już coś znaczy, nie? Bo sam jestem strasznie gadulstwu ulegam. Okej, strasznie długo się morduje tego. I pisze fajne rzeczy. Znaczy takie o patriotyzmie i o tym, że my mamy straszny kompleks jako Polacy. I to jest naprawdę potwierdzone. Znaczy zagraniczni tego nie widzą, ale my nie ufamy innym Polakom bardzo i że o Polsce myślimy źle. Często pewne rzeczy są uzasadnione oczywiście, ale nie wszystkie. Kiedy ktoś mówi coś dobrego o Polsce, na przykład gdzieś na YouTubie, to pierwsze negatywne komentarze na temat filmu takiego to jest od Polaka, że co ty gadasz, nie byłeś tu, nie byłeś tam, to jest w ogóle kraj do bani i rządzą nami frajerzy i tak dalej, nie? Ludzie są gdzieś tam sfrustrowani. I trochę szkoda, że kiedy zagraniczni nas chwalą, to my narzekamy. I Mateusz Grzesiak sobie taką chyba gdzieś tam misję nawet wyznaczył. Okej, bardzo dobrze. By trochę Polakom przywrócić tej dumy i opowiada różne historie, bo on jeździ po świecie, poznaje ludzi, którzy coś tam. Wow. Dostałem takie coś. Co to jest? Battle.net account ban. The Koran z Tusk. The Steam Widow Preservation Society will be interested in this item. To trzeba by to znaleźć miejsce, gdzie to oddać. Szkoda, że nie wiem gdzie. No ale pali. I z jednej strony fantastycznie się czyta te rzeczy, które on pisze, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że on jakby... Co mnie gonisz, kozo? Że on pisze dokładnie to, co my chcielibyśmy przeczytać, nie? To znaczy, kiedy mi sprawia przyjemność czytanie czegoś, kto coś napisze i nie jest to specjalnie odkrywcze, nie? To ja go zaraz zaczynam podejrzewać o populizm, nie? I myślę sobie tak, z jednej strony mówienie Polakom dobrze o Polsce to jest trochę wsadzanie kija w mrowisko, bo mam wrażenie, że Polacy wolą czytać, że w Polsce jest dziadostwo. Zgadza się ze mną, czy nie? Znaczy, jakby pytam po pierwsze o wasze spostrzeżenia na temat waszych własnych doświadczeń, czyli co wy lubicie, czy lubicie czytać o tym, że w Polsce się dzieje dobrze, czy może nie. I na temat, pytam także na temat waszych spostrzeżeń, czy widzicie, że inni wolą czytać o Polsce dobrze, czy wolą czytać o Polsce źle. Więc facet trochę idzie pod wiatr, nie? Nie płynie z falą, co populizmowi sprzyjało, ale nadal pisze takie rzeczy, które wzbudzają taką dumę i taką czasami wręcz taką trochę naiwną dumę. I ja mam gdzieś tam, mimo że w żadnym razie facet nie ma powodu, znaczy nie wywołał we mnie jakichś negatywnych... Znaczy nigdy nie udowodnił swoim zachowaniem, że coś
ma złego do zrobienia, w żadnym razie. Stara się robić rzeczy dobre i przy okazji na tym zarobić, fantastycznie. Natomiast gdzieś tam zastanawiam się, czy to faktycznie jest tak, że on wygłasza swoje poglądy, takie trochę naiwnie... takiej naiwnej dumy narodowej trochę, próbuje nas uzbroić w tą trochę naiwną dumę narodową. Czy to są faktycznie jego poglądy, czy to są takie trochę populistyczne właśnie teorie? Ale przyznam, że przyjemnie się to czyta, więc możecie tam sobie od czasu do czasu zajrzeć i pozytywne to jest bardzo. Pozytywne to jest bardzo w tym sensie, jak już się trochę tak odetniecie od tego narzekaństwa. Trzeba pamiętać o tym, że każdy kraj ma swoje przywary, każdy naród w sensie. I że my wcale nie jesteśmy jakoś lepsi tutaj, też nie należy się oszukiwać, ale też nie jesteśmy gorsi od innych narodów, no na Boga. No bo czemu? Dlaczego? Co miałby... Czy mieliśmy też jakby nasza historia z komunizmem i z takim... jakby walka z ustrojem przekształciła się w walkę z władzą jakąkolwiek i my mamy taką skłonność do ten prawo jest po to, żeby je omijać i tak dalej, i tak dalej. Jest takie powiedzenie, nie? Ile tutaj potworków jest, no. Okej, zabijemy to. Musiałem się skupić trochę, bo to strasznie nieprzyjemne rzeczy się dzieją. Okej. Twardy Borys wytrzyma wszystko tutaj. Się nie da łatwo zabić. Okej. Zdobyliśmy coś fajnego. I to jest Molten Core, wow. Ale musimy wejść jeszcze głębiej i zebrać kwiatek jakiś, który tutaj w lawie wyrósł. Pięknie, na pewno stoi za tym jakaś piękna, romantyczna historia. Więc fajnie, w ogóle jakby cała taka instytucja trenerów osobistych jest taka zaskakująca i pewnie potrzebna gdzieś tam. Ja jakby myślę o tej instytucji w ramach... takich indywidualnych spotkań, na przykład, że ktoś ma kogoś takiego, kto indywidualnie gdzieś tam próbuje mu pomóc, gdzieś tam coś w ramach psychologa takiego, nie? Takiego trochę, chyba nawet bardzo psychologa, ale kiedy to zaczyna się przeobrażać w takie już nie, publiczne jakieś takie spotkania i mówienie o tym, że coś można osiągnąć i tak dalej, to takie gdzieś tam niepokojące jest u mnie. Jakby w moim mniemaniu. Ale może macie, właściwie też jestem ciekaw, czy mieliście okazję kiedyś. Też nie chcę, żeby ktoś zaraz pisał mi tutaj, że jak to się mówi? No ważne, ściąganie kasy od naiwnych ludzi, którym się wydaje, że jak coś im ktoś powie, to od razu w ich życiu będzie lepiej, nie? Bo to nie tak, no zresztą, na Boga, no nie możemy za bardzo włazić ludziom w portfel, niech wydają pieniądze na to, na co mają ochotę, nie? To gdzieś tam temat też dobry a propos płatnych subskrypcji na YouTubie. I teraz właśnie... Okej, czekajcie. Jesteśmy. A propos płatnych subskrypcji na YouTubie, to jest coś, co gdzieś tam jest zajmujące dla mnie, bo jakby w mojej sytuacji tutaj we wrześniu to jeszcze nic wielkiego się nie dzieje. To znaczy już dziś jest taki panel na kanale YouTube, który pozwala takie coś uruchomić, natomiast to nie działa w Polsce. Kojarzycie kanał Kocham Gotować, nie? No, i tam sobie... Piotr Kogiński sobie odpalił te płatne subskrypcje tak w ramach testów. Znaczy, on nie chciał tego uruchomić, tylko pobawił się panelem. I nagle ni stąd, ni zowąd zablokowało ten jego kanał w Polsce. To znaczy w tym sensie, że nie można już go zasubskrybować, bo dostajemy informację, że ten kanał nie jest dostępny w twoim kraju. To znaczy, u nas w kraju nie są dostępne jeszcze płatne subskrypcje z punktu widzenia widza. To znaczy, widz nie ma możliwości uczestnictwa w tych płatnych subskrypcjach. Wyłącznie twórca może je uruchomić. I się trochę posrała sprawa, no. Bo on teraz tego nie może wyłączyć i ani go nie można zasubskrybować. Można oglądać filmy, bo one wszystkie figurują jako bezpłatne, więc tu jest kryty. Natomiast przypuszczam, że nawet się nie wyświetlają w subskrypcjach już te filmy. I to na pewno nie będzie jakby miało pozytywnego wydźwięku. Ale pewnie ktoś mu pomoże to naprawić, więc... Prędzej czy później pojawią się u nas w kraju płatne subskrypcje i ja zamierzam z tych płatnych subskrypcji korzystać. To znaczy...
Jakby są tutaj dwie możliwości. What is it? Dobra. Coś żeśmy tutaj zrobili, teraz chyba musimy podjechać wyżej. Tak myślę, chyba tak. Po pierwsze powiem wam, jak to w moim mniemaniu powinno się odbywać. To znaczy, nigdy nie zrobię tak, żeby swoje materiały zamknąć przed ludźmi, którzy nie płacą za ich oglądanie, bo to jest, po pierwsze to nie chcę, tak? Po drugie to głupota, bo strzał w kolano, bo ludzie nie lubią, jak się ich do czegoś zmusza i w zasadzie przypuszczam, że oglądalność mi spadnie do 50 odsłon na filmie. Znaczy, paradoksalnie przy tych 50 odsłonach na filmie pewnie bym zarobił więcej niż zarabiam przy 20 tysiącach. Zważywszy na to, że w Polsce... Zwłaszcza, że w Polsce te na reklamach to tak się troszkę nie zarabia. Jeżeli te subskrypcje będą dobrowolne, to znaczy, jeżeli ktoś z was zdecyduje się zapłacić za taką subskrypcję, to prawdopodobnie nie będzie u mnie na kanale miał wyświetlanych reklam. No i teraz jest oczywiście pytanie, po co macie to robić, skoro większość z was ma adbloki? I tak nie macie reklam, więc jaki to jest dla was interes? A no żaden. W zasadzie jedyny interes, jaki możecie mieć, to chęć wsparcia mojej działalności. To jest jedyne, co może do was ewentualnie przemówić. Jeżeli będziecie mieli ochotę wesprzeć moją działalność, albo podoba wam się to, co robię, uważacie, że mi się jakieś wynagrodzenie za to należy, to będziecie mogli to zrobić, ale nie będziecie musieli, nie? Okej. Tu coś dostaniemy. Być może za jakiś czas. Ja bym bardzo chciał do takiej sytuacji doprowadzić swój kanał, bym mógł zarabiać na subskrypcjach tak, żebym sobie mógł pozwolić na wyłączenie reklam w ogóle. Jakby... czekajcie, chyba muszę coś tu zrobić, bo ja też do pewnego stopnia martwię się o YouTube'a, bo to jest takie medium, w którym ja mogę funkcjonować i w którym bardzo dobrze funkcjonuję od paru lat. Natomiast rynek reklam w Polsce jest bida i założę się, że cały content, który wrzucamy do YouTube'a, my Polacy, Google'owi się nie zwraca, to znaczy Google wychodzi w plecy na tym kontencie, nie? Ale YouTube jest otwartym medium oczywiście, więc nie ma takiej opcji, że na przykład zamknie w Polsce dostęp do tych usług. To pewnie się gdzieś tam wyrównuje, ale generalnie pieniądze YouTube'a są tak zbalansowane, że to nie jest jakiś złoty interes, nie? Jest o tyle złoty, że ludzie są w tym medium, mają cały czas, jest tu ich obecność i tak dalej, to dużo odsłon, to ma znaczenie gdzieś tam w internecie, natomiast zarabianie pieniędzy to nie jest taka super sprawa, nie? Więc myślę sobie, że gdyby się udało uwolnić trochę od... Przepraszam państwa, ja nie potrafię, tak? Pan już ten? Ja już... Odlecieli, no. Wzięli i odlecieli. No mam nadzieję, że to... No okej. No odlecieli, ja nie potrafię latać. Więc myślę sobie, że jeżeli ludzie zechcą płacić te subskrypcje, bo to przypuszczam, że tam będzie podział 50-50, część z tych pieniędzy dostanie Google, część z tych pieniędzy dostanie twórca i ani Google, ani twórca nie będą musieli polegać na reklamach, żeby jakieś zarobki sobie przewidzieć, nie? Jeżeli na przykład dojdzie do sytuacji, że zasubskrybuje mnie 1000 osób, nie wiem, jakie tam będą pieniądze, nie? Ale przyjmijmy taki optymistyczny wariant, no to będę wiedział, że regularnie będę zarabiał takie i takie pieniądze. Niezależnie od tego, czy jest zima, czy lato, bo tutaj też się reklamami różnią te rzeczy. Taka stabilizacja trochę, to jest fajna rzecz. Ja bym... ułatwiłoby mi to sporo, szczerze mówiąc. Dostaliśmy jakiś płaszczyk, ale to taki słabszy płaszczyk niż ten, który mam. No proszę, jak nam się potoczył dzisiejszy odcinek. Ja tak usiadłem trochę do niego z pewną niepewnością, bo też wróciłem z treningu, trochę jestem podmęczony. Jak człowiek jest podmęczony, to nie zawsze ma ochotę opowiadać różne historie, ale myślę sobie, że przedłużę to, że nawet nagram kolejny. Spotkamy się oczywiście za tydzień i tam wam spróbuję opowiedzieć, a dla mnie to będzie za chwilę, o tych całych wrażeniach, jakie mam z siłowni, bo dla mnie to jest teraz bardzo świeże, nie? Ale to później, to następnym razem. Zatem trzymajcie się, pozdrawiam bardzo serdecznie i hej, hej.